Witamy w kolejnym odcinku. W poprzednim widzieliście, wjechaliśmy na plac i ładowaliśmy baterie. I w tym czasie ściągnęliśmy w sumie daszek w bizonie. Poszło w miarę dość szybko z tym daszkiem. Tu jest ściągnięty, tapicerka rozpruta. Tymi rękami zakrywasz ten obiektyw. Gdzie ci zakrywam rękami? I co? I chyba do piaskowania będziemy oddawać ten daszek, żeby nam wypiaskowali. Bo dość stopory płat jest z tego, żeby to czyścić, to też nie ma sensu, bo się zarobimy. No i co? Działamy dalej przy bizonie. Stachu tu będzie dubał przy daszku, a ja ten łańcuchy tu z boku wam pokażę. Cofnę jeszcze siuntką. To ten gardzie dopukam, tam trzeba uszczelniacz wymienić jeszcze jeden. Nieruszana z niego kapie. To będziemy ściągać to koło, bo tu jak widzicie już się ledwie trzyma ten łańcuch. No i co? Idę po klucze, ściągamy napinacz, biorę sobie jakiś podeścig i rozbieramy. Takie hopsiu widzę nie będzie, tak co, sprężyny trzeba zdjąć, potem jest śruba, także będzie zabawy. No nic, bierzemy się za robotę. To jest ten podeścig z bizona. On się tu przyda. Op. Kocyk od dupę. Koguciki od Michaela z Ameryki, pozdrawiamy Michael. Co? Co się pali? Co to jest? Tylko iskiereczka z tego. Ale to taki pyłu jest dużo, nie? Tylko iskiereczka z tego. Jak pochodnia. O! I jedziemy z tematem. Tu. Łańcuch ściągniemy. Ta zębatka jest w miarę, ale ta tutaj to już licha. Licha strasznie. Tą zębatkę gdzie trzeba wiedzieć, chyba tu łożysko też. Najpierw ściągniemy ten pasek. Idę po klucze na górę. Wiaderko mi się przydało, na te klucze sobie zgarnę. O! Pościągam z góry. Siuntką odjadę na bok. Stoi. No i co, chyba do piaskowania, nie? Co? Do piaskowania chyba to oddamy, nie? No bo tu za kamarki takie rzeczy to wiesz. A zrobią raza porządnie i będzie z głowy. O, da. To mój bez kabiny. Rzeczy posprzątać. Teraz już tak prosto się nie wyjdzie. O. Dobra. Te śrubki. Tu nowe śrubki będzie trzeba. Tu poczyścimy tę kabinę całą ile się da.
Jak to się tu trzyma? Chyba się trzyma tego tu. Przygnite też, bo tu przeciekało gdzieś. Tu też to tak jest. Zobaczymy później. Ale te klucze stąd przetransportujemy. O. Tu już nie będzie potrzebne to. I co? Wziąłbyś ten klucz? Żeby nie walnął na ziemię. Dobra. Kogucik, a raczej jego pozostałości. Dobra. O! Jeszcze reszta tapicerki. Dobra. Hyc. Pasty tempo, tempo. Będziemy rzucać te rzeczy. I kręcimy. Kurwa, kto tak dojebał? No to tak dojebał. Co? Ja to szuciem kręcę zawsze. Ja zawsze szuciem kręcę, panie, kochany. Ja tam szuciem. Robota idzie jak ta rara. Dobra, to mamy. Teraz to. Napijacz, ołaj. Kręcimy. Podajnika. Zdejmiemy to tak łatwo. Zaraz zobaczymy. Dobra, łańcuch jest. Jeszcze tylko ten pasek. Takiego psiu widzę. Pasek po żyletki jest. Pasek na żyletki. Śrubokręt. Dobra. Jest. Wciągnięty. Łańcuch też. Dobra, teraz to powinno być. Idzie. To jest to sprzęgło, którego tak naprawdę nie mamy. Czy mamy to sprzęgło, ale czujnika nie mamy. A czujnik jest najważniejszy, a to się jeszcze obraca. No ja jakieś. A ja na zaczerpnę. No, rozbieramy z lampki.
lampy, nie lampki. Tylko że to nie wiem, czy to wyjdzie mi tu tak. No właśnie. No może. Może wyszło. Dobra, jest. Bez cięcia się obyło. Dobre lampki. O. Peki już. Dobra. Przejdzie to nam tu. Musi przejść. Dobra. Mam, to by trzeba włożyć to. Z drugą tak samo będzie trzeba odkręcić. I Daszek chyba tak jak Karol mówi, weźmiemy go. Oddamy do piaskowania. Nie w tę stronę kręcę. Teraz to ta pójdzie rękami, pójdzie, nie pójdzie. Dość świeże jeszcze te lampy są. Tu też będzie trzeba jakoś to rozłączyć. No pa, kocham cię, gdzie jest? Ja się pytam, tutaj widzowie, pytajcie się, napiszcie w komentarzach, dlaczego nie ma takiego zwrotu. Masz, to jest twój makaron. Proszę, to jest dla ciebie wyzwanie. Masz to z powrotem spiąć, żeby to działało. Nie ma problemu. Żniwa w przyszłym roku. Zaczynaj. Żniwa w przyszłym roku, kurde. Ty, no i co z tym dachem zrobimy? Nie wiem właśnie, to będziemy czyścić teoretycznie. Tak to jebiemy, czy masz, jest farba, czy nie? Biała. Jak mi to dzwoni? Nie wiem. Cięcia. Łopanie, jak tam wiązka cała, przejść tu przez słupek, przepuść wiązkę.
No i tak to panie... Nie ma kurde dużo. Widzę wy kochani, pamiętajcie o kodzie rabatowym na stronie zenox.pl, bizon7. Dawajcie łapeczki w górę i suby, lecimy po 50 tysięcy w tym roku, jak dobrze pójdzie. Musimy tu wymyć, bo head rozpięliśmy i lało się znowu rozdzielacza, a żeśmy założyli te uszczelniacze teraz, zobaczymy co będzie. 50 komplet. Tysięcy, ale czego? Czego 50 tysięcy? Nie, bo coś... A, subskrypcji. O kurde. Żebyśmy dobili w tym roku, to była bajka. Co tu mamy? Rozkręciłem to koło też. Ja, ale zobacz, jak łożyska moje NSK Zero luzu. No trzymają się, tu rozkręciłem. Zdjęliśmy pasek, Stachu rozkręcił daszek, jest w częściach, właśnie będziemy jechali teraz wieźć do piaskowania. No a do tym się trzymają, nie? Zobacz jak się kręcą, widzisz łożyska moje. NSK Berling, teraz inaczej się nazywają chyba, nie? Nie, NSK Berling. NSK Berling? No i daszek mamy już zdekompletowany i jedziemy właśnie go zawieźć, cipcioki. KFC tu chodzi. jedziemy ten daszek zawieziemy FM do piaskowania. Tu se stanie, przecież zmieścisz. No to wystawimy, ja zbieram klucze. Co? Ja przyjechałem samochodem, no. Łupa! Może trzeba... Wydmucham ten daszek. Masz wstyd gościowi zawozić. Nowy przewód. Ale ciasno siedzi, skurwy. Rąbany. O, ciasno siedzi strasznie. To już się nie przyda. Stachu siuntkę przestawia. I się wydmucha. Ten daszek, żeby gościowi nie zawieźć takiego pierdzielonego. I dziś, no? Tak. Tak. Jeszcze bliżej. Szybę wyjemy. Właśnie jeszcze bliżej, o to mi chodzi, żeby... Ale co? Szybę wypierdolę. To weź zamknij szybę. Kurwa, tak to nie... No zamknij szybę, na zamkniętej szybie będziemy jechać, nie? I postawimy go tu bliżej, po prostu. Będziemy tu bliżej go się postawi i już, nie? Jeszcze go dawaj bliżej. O! Ale światło nie ma nic. Tu widać z tej strony. No, a z tej nikuja nie widać. Co ty, to tak nie może, to zaraz... A na płask? To na płask go położymy. Musimy go na płask położyć. Nie tak, tylko tą stroną na płask. I pasem go spiąć i od dołu i... A wsiąść, wysunąć tę paletę. Wysuń tę paletę. Dali krok. Jeszcze. O. No i teraz tylko tu klocka podłożyć i klocka i wiesz. Albo bułkę. Można gwoździe wbijać. Thank you.
Już nawaliły. Uciekaj. Co? Zajebiemy kamizelkę. Żeby było widać. Nie, to się będzie trzymać, bo to na rzepy. To nie odleci. Ale wiatr, żeby mógł nie płakać. Tak to zawiążesz, to zawiążesz. O, tym zawiążę, tak już. Przewiążę. Już nie urwie wiatr. O. Będzie... Już od BazGS. No i wsio. I widać elegancko i już. No bo chmury zaszły. Kabel, może. A wyłączę, bo jest niepotrzebny. Jom. Trzepnie. Ale się ślinisz. Ale się ślinisz. Lilka. Jedziemy się. Kurwa, zimny moment na bawę. No. No i kurde, gra elegancka. Synchronizacja jest, człowieku, jak w samochodzie. Bang, bang. Chyba nic nie zmienią nam same. Zjechaliśmy na bazę. Messi się sprawdził podróży. No i tak, moi drodzy. Oj. Opór był. Był opór. Od rana. Przeczkarnia wyprostowana. Bo słupek żeśmy walnęli. Znaczy ja walnąłem. No ale się ładnie wyprostowało wszystko i siadło jak tu było. Zakręcone. Działa jak należy. Teraz tylko posprzątać. Cofnąć bizonem jeszcze. Posprzątać i tyle. I to będzie na dziś. Fajrant. Daszek zawieziony, będzie się piaskował. Za dwa dni ogarniemy. Co? Nie wskoczyło w ten cycek. Bo to, bo tak, ja wpiąłem tak, a to trzeba tak i tak. Aha, żeby cycek skoczyło. No i co? Ogarniemy z te graty. Co jest dobrze? I fire round. Ło, i co? Kończymy odcinek, nie? Kończymy. I co? Zostawcie suba, bijemy do 50 tysięcy. Łapeczkę w górę. Pamiętajcie o kodzie robotowym Bizon 7 na stronie Zenox. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Niara. Niara.